Ewa, bo królowa jest tylko jedna. Gratulacje, oceniaj swoją walkę. O Boże, dużo emocji. Pierwsza runda to w ogóle nie wiem, chyba tutaj trenerzy chcą mnie, że tak powiem, bardzo za to ochrzanić, powiem kolokwialnie. Także no, walka potoczyła się w dalszych rundach po naszej myśli, także jestem bardzo zadowolona. Gdzieś tam kończyłam te rundy. Widać było, że na punkty wygrywałam. Bardzo dobrze ten pojedynek rozegrałaś taktycznie, bo tak naprawdę Ewa Piątkowska mogła ci tylko i wyłącznie zagrozić wtedy, gdy na ciebie szła. A ty ładnie łapałaś i nie pozwoliłaś jej rozwijać swoich ataków. Tak, albo Karolina krzyczała, albo wyprzedzałam, albo chodziłam w prawo, tam Karolina dużo krzyczała. Trener Dominik krzyczał, żebym miała wyżej, żebym chodziła w prawo. Tak, ale mało chodziłaś A, w nie prawo. chodziłam w prawo, mało chodziłam w prawo, to potem przeanalizujemy. Dominik krzyczał, żebym miała podwójną gardę, żebym wyprzedzała, żebym miała silniejszy ten lewy prosty. Także muszę na spokojnie obejrzeć tą walkę, bo nie jestem w stanie ci powiedzieć. Wiem, że wygrałam, wiem, że więcej ciosów zadawałam. Dużo było klinczów, ale one były trochę jakby robione też specjalnie. Pałam Ewę do przodu, żeby ją zmęczyć. Jesteś zaskoczona tym werdyktem, bo jak dla mnie to wygrałaś zdecydowanie ten pojedynek, a tu 2-2 remisu, no troszkę dziwnie. No właśnie, nie wiem, jeden z sędziów chyba musi jeszcze raz przeanalizować tą walkę, bo tam dał na no, bardzo dużo, nie wiem ile, 5 minut dał Do wygrane? jednego, nie 2-2 remisu, nie? 2-1, bo 2-1, tak, jeden sędzia według mnie się pomylił, no i dał tutaj pewnie pole do spekulacji. Ewa Piątkowska. Narożniki mu się pomyliły, dokładnie, narożniki mu się pomyliły, bo często nas mylą, Ewa Tak, to Broniska, Ewa właśnie, daj mu Piątkowska, usprawiedliwienie sędziemu. także usprawiedliwimy go, poza tym ona Tak. miała niebieskie rękawice, ja miałam niebieski strój, no pewnie mu się pomyliło. Pomyliło mu się, nie. Widzę oko podbite, Ewa Piątkowska mocno bije. No, ten pierwszy cios w pierwszej rundzie zaskoczył mnie, później już tych ciosów nie czułam tak. Po tej pierwszej rundzie miałaś taki moment zawahania, że może ten pojedynek nie pójść po twojej myśli? W ogóle nie przeszło mi to nawet przez myśl, że mogę przegrać. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Jest to dla mnie na pewno jakby duże doświadczenie. Natomiast mam nadzieję, że udowodniłam, że kobieta właśnie z piersiami, mogę tak powiedzieć, bo tak mnie oceniają i mianująca Roli do striptizerki. roli striptizerki roku, no po prostu potrafiła jakby to przetrwać i pokazała, że mam jaja. Już ten topór wojenny został zakopany. Podałyście sobie ręce, mieliście okazję chwilę porozmawiać po tym pojedynku? Tak, pogratulowałyśmy sobie i myślę, że topór wojenny jest na ten moment jakby zakopany. No wyjaśniłyśmy sobie wszystko w ringu. Ewa mnie, że tak powiem, posadziła, ja potem wygrałam na punkty, także myślę, że już nie mamy co sobie tutaj udowadniać. Zastanawiałem się, jak ta twoja bariera językowa z nowym trenerem, ale tu przed chwilą rozmawialiście, więc widzę, że nie ma żadnego problemu w komunikacji. No, we have good communication, We no have i good corner. communication. No. She's well speaking English and so it Ona works even dobrze better. mówi po angielsku, powiedział i że praca szła dobrze. Okay, I've done some mistake, but we talk Yeah, after of about course. this. A co trener mówił tak na gorąco, bo przed chwilą mieliście okazję wymienić parę zdań i mówił coś zadowolony z twojej walki? Czy powiedział, że mogę na pewno lepiej zaboksować? To na pewno mogę dużo lepiej, tylko tyle powiedział. Pytanie do promotora Mariusza Grabowskiego. Jedno jedyne, nie zatrzymujemy dłużej. Będzie rewanż F, czy w ogóle o tym nie myślisz i na razie nie bierzesz tego pod uwagę? Dzisiaj królowa jest tylko jedna i na razie się nad tym nie zastanawiamy. Przemyślimy na spokojnie, zobaczymy, przeanalizujemy, zobaczymy, jak Czy to wiesz dalej co? będzie. Przepraszam cię, jeszcze pytałeś mnie właśnie, skąd wiedzieliśmy, że wygraliśmy. No mój narożnik się bardzo cieszył, a Ewy narożnik nie bardzo. Widać było, że oni od razu wiedzieli, że ona to na punkty przegrała. Teraz jakiś pewnie odpoczynek, bo obóz był ciężki i co, jakaś w przyszłym roku jakaś walka mistrzowska się szykuje? No, cały czas wszystko analizujemy, na Wykazuje pewno tak. Na mikrofon. pewno będziemy chcieli jeszcze w tym Dobra, roku, dalej do żeby pytania. Karolina Łukasik zaboksowała. Ewa ma odpoczynek. Zobaczymy na początku przyszłego roku, jak to będzie. Teraz czas na Karolinę. Karolina teraz będzie boksować w tym roku, także jej gorąco kibicuję, a mi na razie pozwólcie odpocząć i zastanowimy się, co w przyszłości.